Lepiej z tobą nie zadzierać. Zdaje się, że właśnie prezentowałem Odynowi swą mistyczną studnię wiedzy. Rzecz jasna, był pod wielkim wrażeniem. Nie wiem, co takiego musiał tam zobaczyć, że próbował sobie wyłupić oczy. Na szczęście powstrzymałem go w ostatniej chwili. Potem przekonałem go, że to miała być jego ofiara na rzecz doskonalszej formy widzenia. I tak dalej, i tak dalej. Myślałem, że nigdy tego nie zrozumiał. Zdałem sobie sprawę z jego sprytu, dopiero kiedy mnie samego pozbawił oka. Wiedział, że go przechytrzyłem. Wziął mnie pod swoje skrzydła, by od tej pory zawsze mieć mnie po swojej stronie. I byłem po jego stronie przez długi czas. Mimo to nigdy mi nie wybaczył.
Na dole coś jest. Uwagaj!
już po wszystkim? Wspaniale!
się. Atreusie, tutaj. Tak, ojcze. Gotów!